Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Oleksii Siwcew, strzelec pierwszej bramki dla Podlesianki Katowice. No dzisiaj fajne zwycięstwo z Ruchem 2 Chorzów. Jak ty ocenisz występ Podlesianki w tym meczu? Na pewno zagraliśmy dobrze, zrealizowaliśmy wszystkie polecenia trenera. W pierwszej połowie mieliśmy trochę więcej sytuacji, w drugiej połowie trochę nas przycisnęli. Cieszę się też z pierwszego mojego trafienia w pucharze dla Podlesianki. Na pewno jest to chwila, która daje trochę radości i też za to chciałbym podziękować Alanowi, który dał mi ją. Więc uważam, że to był bardzo dobry mecz z naszej strony. Wytrzymaliśmy na 0, co cieszy, 3-0 też. I lecimy dalej po zwycięstwo w tym pucharze. No, ze swojego występu też chyba możesz być zadowolony. Dobry mecz w twoim wykonaniu. Myślę, że tak, aczkolwiek miałem dużo sytuacji do strzelania, na którymi na pewno będę teraz pracował bardzo dużo w tych mikrocyklach. Na tym na pewno się będę musiał skupić, dlatego nie mówię, że to był zły mecz, ale dużo jeszcze do poprawy. Oleg, jeszcze nie mieliśmy okazji rozmawiać na kanale Podlesianka TV. Gdybyś kibicom mógł powiedzieć nieco więcej o swojej osobie, jak znalazłeś się w Podlesiance? Tak, ja mam bardzo taką ciekawą w sumie historię, bo pochodzę z Ukrainy, jak pewnie wiecie. Tam grałem Metaliście, Charków, Dynamo Kijowie, tutaj w Gieksie, potem Miedź i teraz tutaj jestem wypożyczony na rok. Chciałbym też oddać całe serducho temu klubowi, bo naprawdę widać to zaangażowanie na przykład kibiców, kolegów, którzy chcą cały czas wygrywać. Będę się starał o to, żeby kibice i punkty się zgadzali, jak to się mówi. Ile mieszkasz w Polsce? No bo gdyby tak sprawdzić metryczkę, no to w ogóle nie słychać, że jesteś z zagranicy, tylko mówisz naprawdę czysto po polsku. Tak, aktualnie czekam na obywatelstwo, bo nie ukrywam, brakuje mi młodzieżowca. Także jestem w Polsce już 7 lat. Zdałem maturę, więc... Wszystko dobrze. No to tak na koniec, Olek, taka mała tradycja kanału Podlesianka TV, możesz kogoś pozdrowić. Pozdrawiam rodziców i na pewno kibiców i zespół oczywiście i trenerów.